do naszego kraju napływa zimna masa powietrza. Dzisiaj za oknami zdecydowanie zimowy krajobraz. Karolina Gierat-Batarowicz, zapraszam na prognozę pogody. W Małopolsce i na Podkarpaciu możliwy jest zanikający słaby śnieg, a na wschodnim wybrzeżu i na Zatoką Gdańską lokalnie przelotny śnieg z deszczem. Nad pozostałym obszarem bez opadów i czasami zza dość licznych chmur zaświeci słońce. Pogodne niebo między innymi na Pomorzu i na Kujawach. Na termometrach od 2 stopni na Pomorzu Zachodnim i na Pomorzu do minus 4 na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. W Toruniu 0 stopni, powieje umiarkowany południowo-zachodni wiatr, a ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Jutro dodatnie temperatury i liczne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Popada na północy, północnym wschodzie, a także na wschodzie naszego kraju. W tych regionach będzie biało i ślisko. Pod wieczór opady pojawią się również w centrum, Wielkopolsce i ziemi lubuskiej. W górach możliwy śnieg. Temperatura maksymalna od 3 stopni na Podkarpaciu do 10-11 na zachodzie naszego kraju. Ciśnienie spadnie i wyniesie 987 hektopaskali. W piątek ponownie coraz zimniej i pojawi się sporo przelotnych i dość intensywnych opadów śniegu. Dobrego dnia!